Hymn do wielkiego kota. Oddajmy cześć wielkiemu kotu, całując ziemię przed pra, wielkim bogiem. O spokojny, który powracasz w pokoju. Sprawiasz, że widzę ciemność, którą tworzysz. Oświecasz mnie, by mógł dostrzegać Twe piękno. Zwróć się do mnie, o przepiękny w pokoju. O spokojny, który wiesz, jak wrócić do pokoju. Obyś dał życie, dobrobyt i zdrowie dla K. Tekst owej modlitwy pochodzi ze steli znalezionej w Deir el-Medina, czyli starożytnej osady robotników, którzy pracowali przy królewskich grobowcach w Tebach Zachodnich. Datuje się ją na około 1250 rok przed naszą erą, czyli panowanie faraona Ramzesa II. Obecnie przechowywana jest w Ashmolean Muzeum w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. Jednak skupiając się na samej treści owej modlitwy, kimże jest tutaj owy wymieniany Pra, czyli Wielki Kot? Otóż to nikt inny jak Bóg Re, który też poza postacią Sokoła bardzo często był przedstawiany pod postacią Wielkiego Kocura. Tekst kończy się słowami, obyś dał życie, dobrobyt i zdrowie dla K i w tym momencie nie mamy powiedziane dla czyjego K. Nad wizerunkami małżeństwa na steli widzimy puste miejsce, gdzie miały się znajdować imiona owej pary. Jednak pozostaje zagadką, dlaczego małżeństwo, które było właścicielami steli, pozostawiło miejsce na imiona puste, zostawiając jedynie swoje wizerunki. Co ciekawe, w wielu miejscach możemy też zobaczyć ślady czerwonej ochry, którą artysta szkicował najpierw, hieroglify oraz wizerunki, aby następnie poprawić je czarną farbą. I tutaj też nie widzimy jakichkolwiek pozostałości czerwonej ochry w miejscach, gdzie powinny być imiona właścicieli. W górnej części steli widzimy dwa duże kocury przed suto zastawionym stołem. Są to przedstawienia dwóch bogów, oczywiście wcześniej wspomnianego Ra oraz prawdopodobnie Atuma. Dlaczego Atuma? Dlatego, ponieważ w hymnie występuje zwrot o spokojny, które można też tłumaczyć jako opokojowy. Jest to jedno z imion Atuma. Atum był jednym z najstarszych staroegipskich bogów. Razem z Re, Horachte i Heprim byli bogami stworzenia i słońca. Tak więc mamy tutaj pełen obraz znaczenia tego tekstu. Owy tekst jest hymnem religijnym, poświęconym kultowi słonecznemu i bogom słońca i stworzenia. A co za tym idzie, możemy zauważyć, że koty nie były związane tylko z tradycyjnymi kocimi boginiami jak Bastet, Sachmet, Mavdet, Mahesh czy Apademak, ale ogólnie z bóstwami solarnymi, kojarzonymi ze światłem i dobrem. To również tłumaczy kemetyckie przekonanie, jakoby koty miały odganiać wszelkie złe moce, ciemne duchy i demony. W tekście znajduje się także zwrot: sprawiasz, że widzę ciemność, którą tworzysz, oświecasz mnie, bym mógł dostrzec Twe piękno. Oczywiście prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że kiedy słońce zachodzi, nastaje ciemność, mrok, czas, kiedy drapieżne zwierzęta z swego domu na pustyni zbliżają się niebezpiecznie do siedzib ludzkich, aby polować na ich trzodę, czy nawet na nich samych. Następnie nadchodzi dzień i wszystko wraca do życia, staje się bezpieczne, a nocni łowcy z powrotem uciekają na pustynię. Noc to oczywiście też czas duchów i demonów, w które starożytni Egipcjanie wierzyli bardzo mocno, a światło rozgania wszelki mrok. Podmiot liryczny dziękuje tutaj Bogu za to, iż sprowadza bezpieczną światłość na ziemię, a co idzie za światłością życie. Podobnych tego typu steli z przedstawieniami kotów, również poświęconych także Bastet czy Mavdet, z podobnych czasów, czyli drugiej połowy nowego państwa oraz trzeciego okresu przejściowego, jest znacznie więcej. Ale ta, ze względu na tą niezwykłą modlitwę, która została na niej zawarta, wydała mi się szczególnie niezwykła. Dlatego postanowiłem omówić akurat właśnie tą. I w dzisiejszym krótkim materiale to by było na tyle. Dzisiaj, czyli 17 lutego 2022 roku, czyli kiedy publikuję ten film, obchodzimy Światowy Dzień Kota, czyli najważniejsze święto w roku.
ale powinniśmy pamiętać, że Dzień Kota powinien być obchodzony codziennie, to znaczy powinniśmy się troszczyć i dbać o te małe, kochane, fłuszczaste czworonogi każdego dnia tak samo, dbając o swoje własne i dokarmiając te bezpańskie. Pamiętajcie o tym i do usłyszenia w kolejnym materiale.